Witam Państwa, Wioletta Łychtańska-Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie, a co w tym wydaniu? Będą ronda, przebudują też wiadukt. Podsumowanie walnego zgromadzenia. Bałagan przy Polanie Harcerza. Zapraszam. Na Ratajach będzie jeszcze mniej niebezpiecznych krzyżówek. Na skrzyżowaniu ulicy Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską powstaną dwa ronda. Miasto chce też przebudować wiadukt. Jest już ogłoszony przetarg. Mieszkańcy chcą konsultacji społecznych. Przy ulicy Kurlandzkiej powstaną dwa ronda, przebudowany zostanie również wiadukt. Ronda na skrzyżowaniach z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską mają zastąpić tradycyjne skrzyżowania. Obecnie tworzą się tutaj spore korki. Poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Otwarcie kopert odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca. Inwestycja ma rozpocząć się w przyszłym roku. Radna miejska Monika Danelska pomysł zaprezentowała w 2015 roku. Jej zdaniem przebudowa skrzyżowań i wiaduktów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na ulicy Kurlandzkiej. Przepustowość akurat tego odcinka drogi, no jak sami wiemy, w tej chwili już nie jest niewystarczająca. Dzieje się tam dużo wypadków, stłuczek, a co gorsze, już w tej chwili wypadków śmiertelnych, które miały miejsce. I ponieważ tutaj to obejmuje, jak i tutaj skrzyżowanie Kurlandzka, Wiatraczna, jak i Bobrzańska, tak, Bobrzańska ulica plus wiadukt, chcemy zrobić to kompleksowo w ramach jednego projektu. Wiadukt ma być poszerzony do 7 metrów, ma być wybudowana także ścieżka pieszo-rowerowa po obu stronach jezdni. Natomiast co do samego układu drogowego, czy to będą ronda w takim czy w innym kształcie, czy tak, z taką organizacją ruchu, czy inną, to zdecyduje dokumentacja projektowa. Dokumentację projektową dla samego wiaduktu spodziewamy się pozyskać w czerwcu przyszłego roku, dla dwóch pozostałych elementów tego postępowania w sierpniu. Wyłoniony na początku lipca wykonawca będzie miał rok na sporządzenie projektów. Stowarzyszenie Razem dla Hartowa chce mieć wpływ na to, jak obiekty będą wyglądać, dlatego 12 czerwca jego przewodniczący napisał petycję do prezydenta, w której prosi o konsultacje społeczne. Jako mieszkańcy najlepiej wiemy, w jaki sposób układ drogi powinien wyglądać. Też chcielibyśmy porozmawiać o ewentualnych utrudnieniach, objazdach w czasie modernizacji tego odcinka, tak żebyśmy mieli wpływ na to, w jaki sposób ten remont będzie się odbywał, tak żeby były jak najlepsze warunki dla mieszkańców, dla użytkowników w trakcie inwestycji. O potrzebie konsultacji mówi także radna Monika Danelska, która wnioskowała o przeprowadzenie inwestycji. Jednak aby spotkanie z mieszkańcami mogło się odbyć, wykonawca musi sporządzić odpowiednią koncepcję tej inwestycji. Zadanie finansowane będzie z miejskich pieniędzy. Do sprawy będziemy wracać. Zakończyło się walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. W dniach od 8 maja do 8 czerwca odbyło się 19 zebrań, na których podejmowano decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok i udzielenia absolutorium członkom zarządu. Podjęto również uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. W tym roku podczas zgromadzenia odbywały się również wybory do Rady Nadzorczej spółdzielni. Spośród 35 kandydatów wybrano 20 osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Miejska Pracownia Urbanistyczna planuje kolejne spotkanie z mieszkańcami naszej dzielnicy. Drugi etap konsultacji społecznych odbędzie się w środę 21 czerwca o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 51 na osiedlu Lecha 37. Konsultacje będą dotyczyć projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Lecha części B. Granice planu obejmują całe osiedle od ulicy Inflanckiej do ulicy Hartowo oraz od ulicy Piaśnickiej do ulicy Wiatracznej z wyłączeniem polany wzdłuż ulicy Hartowo, na której znajdują się m.in. parkingi i terenu, na którym stoją garaże. Celem konsultacji będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dotyczących tego obszaru. Miasto postarało się o dodatkowe pieniądze na sfinansowanie estakady katowickiej. Budowa już powoli dobiega końca. Na jakim jest etapie?
Przebudowa wiaduktów w ciągu ulicy Krzywoustego nad ulicą Inflancką i ulicą Hartowo po raz drugi uzyskała dotację ze środków budżetu państwa w ramach tzw. rezerwy subwencji ogólnej. To oznacza, że budżet miejski odzyska niemal 30% nakładów poniesionych na przebudowę trasy katowickiej. Miasto informuje, że w tym roku z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wpłynie nieco ponad 20 milionów złotych. Dofinansowania tego typu wspierają zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich, w ramach których dokonuje się modernizacji i przebudowy obiektów mostowych. W ubiegłym roku ze środków RSO miasto otrzymało ponad 26 milionów złotych. Przebudowa estakady ma pochłonąć ponad 160 milionów złotych. Zdaniem Poznańskich Inwestycji Miejskich prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. W czerwcu planowane jest ułożenie pierwszej warstwy nawierzchni drogowej z asfaltu, w lipcu mają zakończyć się betonowanie całego ustroju nośnego. A kiedy przejedziemy pod wiaduktami bez utrudnień? Na dzisiaj zakładamy, że przejazd będzie możliwy, no myślę, że gdzieś między około września, tak można powiedzieć. I tu. Zobaczymy, jak to się w finale ułoży. Będziemy rozmawiać jeszcze z wykonawcą o możliwościach skrócenia terminu, możliwościach takiej organizacji pracy, żeby tam jak najszybciej przywrócić przed tym powakacyjnym szczytem. Całość robót budowlanych ma zakończyć się w listopadzie, a cała inwestycja oficjalnie w lutym 2018 roku. Bałagan nad Maltą mieszkanka poinformowała nas o zalegającym jedzeniu tuż przy polanie harcerza. My zajęliśmy się sprawą. Jeden z mieszkańców rataj poinformował nas o tym, że po weekendowej imprezie nad Maltą pozostał bałagan w postaci wyrzuconego jedzenia. Za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku otrzymaliśmy zdjęcia oraz prośbę o interwencję. Czy tak właśnie powinny kończyć się imprezy firmowe czy inne? Uważam, że nie jest to prawidłowe zachowanie ani miejsce na pozbycie się pozostałego jedzenia z imprezy. Gdyby każda impreza w Poznaniu tak miała się kończyć, to kiepsko by to wyglądało. Lokale gastronomiczne nie muszą w ten sposób pozbywać się pozostałości jedzenia, wyrzucając je na ulicę. Zaledwie 100 metrów dalej od tej góry jedzenia stał kontener, do którego ze spokojem można było to wyrzucić. Zwróciliśmy się ze sprawą do POSIR-u, zarządcy tego terenu. Teren już został wysprzątany, natomiast firma, która organizowała imprezę, została pouczona o konieczności sprzątania każdorazowo i natychmiastowo po swoich imprezach. I na pewno w przypadku organizacji kolejnej imprezy przez ten podmiot będziemy respektować te postanowienia umowy, bo w umowie każdorazowo podpisujemy taki punkt, który mówi o tym, że należy miejsce pozostawić takie, jakim ono było, czyli wysprzątane. W tym konkretnym wypadku za prywatną firmę, która zorganizowała imprezę, wyjątkowo posprzątał POSIR. Zakończył się kolejny sezon Poznańskiej Ligi Orliczek Dziewczęcych Rozgrywek w piłce nożnej. To już była trzecia edycja tej imprezy, w tym roku z największą liczbą drużyn. Na boisku przy szkole podstawowej nr 51 na osiedlu Lecha po raz kolejny pojawiły się dziewczyny, które kopią piłkę lepiej niż nie jeden chłopak. Ostatni turniej w ramach Poznańskiej Ligi Orliczek został rozegrany w poniedziałek 12 czerwca. Organizatorzy podkreślają, że obecny sezon cieszył się jak dotąd największą popularnością. Tegoroczna edycja Poznańskiej Ligi Orliczek zgromadziła około 200 zawodniczek, więc to jest pewien rekord. Co roku mamy coraz więcej młodych adeptek futbolu, ale też liczba drużyn wzrosła, bo w tym roku rywalizowało aż 13 zespołów. W rozgrywkach udział brały nie tylko drużyny z Poznania, ale również z całej Wielkopolski, a sam turniej okazał się odskocznią dla niektórych najbardziej utalentowanych piłkarek, tak jak na przykład dla 13-letniej Nadii. Mój tata zauważył, jak gram na boisku sobie na podwórku w piłkę nożną, więc pomyślał, żeby po prostu mnie zapisać do klubu tam najbliższego, co mieliśmy, no i grałam w nim przez 2,5 roku, no i potem powołali mnie do kadry Wielkopolski i z kadry Wielkopolskiej do kadry Polski. Głównym celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet, które w przyszłości mogą reprezentować nasz kraj. Nasz rocznik może zmienić reprezentację, wyjść wyżej w rankingu i fajnie by było zagrać kiedyś. Organizatorzy podkreślają jednak, że tutaj gra toczy się nie tylko o sukcesy, ale o coś znacznie ważniejszego. To jest sport, który wszechstronnie rozwija. Nie tylko kondycja, ale przede wszystkim badania ostatnio prowadzone przez UEFA dowiodły, że zawodniczki są pewniejsze siebie, te, które grają w piłkę nożną. Jest łatwiej z nawiązywaniem jak gdyby relacji pomiędzy powiedzmy samymi młodzieżą, tak jak gdyby. To jest istotne w tym wieku.
poczucie własnej wartości wzrasta. Także gra w piłkę nożną to nie tylko te korzyści związane jak gdyby z kulturą fizyczną, ale też przede wszystkim mentalność, psychika. Tegoroczną edycję poznańskiej Ligi Orliczek wygrał zespół Uniwersytet Futbolu Poznań. Następny sezon ruszy jesienią. Tam są poszkodowani ludzie. No to szukamy. Czas, start. Oj, przepraszam. Wzięli udział w akcji ratunkowej w ciemności i zadymieniu, układali wieże z plastikowych skrzynek na wysokości, a przez chwilę mogli nawet poczuć się jak prawdziwi nurkowie. Między innymi z takich atrakcji mogły korzystać dzieciaki podczas czwartego pikniku edukacyjnego Bezpieczne Wakacje. Festyn odbył się 10 czerwca w Strażnicy przy ulicy Bobrzańskiej. Podobno na rataje z tej okazji przyjeżdżają osoby z całej Polski, a było tego dnia co tutaj robić. Warsztaty plastyczne, warsztaty krawieckie, tak jak widać za nami trampoliny, dużo aktywności fizycznej, scena pełna dzieci, występy artystyczne dzieci, młodzieży, wokaliści, teatr nawet, spektakl teatralny. Krok po kroku, kawałeczek po kawałeczku. Była to również okazja, zwłaszcza dla najmłodszych, do tego, by poznać niemal wszystkie służby ratunkowe. Policję, straż pożarną oczywiście, ochotniczą straż pożarną, wodną, ochotnicze pogotowie ratunkowe, służbę celną i tak dalej, dużo by wymieniać. Nietypową wystawę podczas festynu zaprezentowała Izba Administracji Skarbowej. Nasza wystawa to wyroby ze zwierząt zagrożonych wyginięciem, które zostały zatrzymane na lotnisku Ławica w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. A jakie atrakcje przygotowała dla mieszkańców policja? Przyjechał komisariat mobilny, który na co dzień w różnych miejscach stacjonuje i możemy przedstawić, w jaki sposób działa też przyjęcie takiego zawiadomienia nie tylko na komisariacie, ale w innych miejscach, gdzie są mniej dostępne dla mieszkańców. Również stoisko edukacyjne dla dzieci, alkogogle, miasteczko ruchu drogowego, wszystkie takie atrakcje, które mogą przypomnieć o tych najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w trakcie wakacji. Jak zapowiadają strażacy, piąty jubileuszowy festyn odbędzie się za rok. Pierwszy akademicki Puchar Wielkopolski w wakeboardzie odbył się nad Maltą 10 czerwca. W Poznaniu pojawiła się czołówka krajowa oraz amatorzy. Cześć, tu Rafał Bazę. Jesteśmy teraz na pierwszym akademickim Pucharze Wielkopolski w wakeboardzie. Czołówka, absolutna czołówka w Polsce. Pierwsze miejsce zajął Maurycy Karczewski, który jest znanym zawodnikiem nie tyle na polskich wakeparkach, ale również zagranicznych, europejskich. Rafał Płaza oraz Paweł Włodarczyk. Dziewczyny również pokazały, że jednak można i każdy tak naprawdę może sobie pływać na wakeboardzie. Wakeboard potocznie mówi się, że jest to taki snowboard na wodzie, czyli pływamy na desce, do której mamy przypięte wiązania. Ciągnie nas akurat w tym przypadku, tak jak tutaj na Malcie, wyciąg dwusłupowy. Płyniemy za liną, można również pływać za motorówką. Jest to sport tak naprawdę dla wszystkich, dla najmłodszych, dla starszych, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci. Jest to sport coraz bardziej popularny. W Polsce ponad 70 miejsc, w których możemy już uprawiać tą dyscyplinę. Sport jest bardzo łatwy. Bardzo łatwo zacząć jest, wystarczy wypożyczyć sobie deskę, piankę, kask i kamizelkę i tak naprawdę już od pierwszej wizyty, tak jak tutaj w tym wakeparku Marta, można już nauczyć się pływać. Potem następne, prawda, wizyty na innych parkach i można stać się tak naprawdę profesjonalistą. Za rok będziemy organizować drugą edycję i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować i sprawdzić swoje siły w tym sporcie. Dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w wakeboardzie, mamy bilety do Wake Parku nad Maltą. Trzy pierwsze osoby, które po programie napiszą do nas maila, otrzymają voucher na wejście na tor wraz z instruktorem i opieką instruktora. Jeszcze tylko kilkanaście dni dzieli nas od niedzieli 25 czerwca, kiedy to rozegrany zostanie jubileuszowy 25. rodzinny rajd samochodowy miasteczka samochodowego Szpot. Miejscem startu tegorocznego rajdu będzie rynek w Murowanej Goślinie, a meta znajdować się będzie w miasteczku samochodowym Szpot w Swarzędzu. Na mecie będzie przepyszna grochówka,
Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych przeglądów przedwakacyjnych swoich samochodów. Będą zabawy dla dzieci. No i będzie wreszcie aukcja prac, które wykonują, czy wykonali nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, a cały dochód z tej aukcji przeznaczymy na wypoczynek letni właśnie dla członków stowarzyszenia. Zapisy przyjmowane są w salonach przy ulicy Kaliskiej 2 na Poznańskich Ratajach oraz w Swarzędzu przy ulicy Wrzesińskiej. Wpisowe od załogi wynosi 30 zł. W imprezie mogą startować samochody osobowe wszystkich marek, a limit startujących wynosi maksymalnie 100 załóg. O udziale decyduje zatem kolejność zgłoszeń. Wszystkie załogi wyjadą z nagrodami. Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.rajdyszpot.pl. To już wszystko w tym wydaniu. Kolejne aktualności ratajskie 22 czerwca. My życzymy miłego, długiego weekendu i do zobaczenia.